Testy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com. W przyszłym roku zamierzamy poszerzyć ofertę o 3 modele biegowych motocykli. Mianowicie będzie to Pulsar 125, CK1 125 oraz Chopper o nazwie Zing 2. Oprócz tych biegówek planujemy też rozmaicić ofertę skuterów 125. Wprowadzamy taki model jak People GT 125 oraz Deltona 125 z ABS-em lub bez. Już to, co wprowadziliśmy tak, pod koniec tego roku, zostało dobrze przyjęte przez rynek, a mianowicie jest to People One 125 już z tryskiem paliwa, który kosztuje około 9000 zł. Jak również wprowadziliśmy taki model jak Agility 16+, który będzie kosztował około 7600 zł. Jest to model, który w przyszłości ma zastąpić Agility City 125. Różnice polegają na tym, że producent wprowadził tutaj zmiany designerskie, tak? Czyli poprawił facelifting tego pojazdu, zmienił ułożenie zbiornika paliwa, mianowicie przyniósł z tyłu na przód. Różnice również polegają na tym, że jest większy bagażnik dzięki zmniejszeniu tylnego koła do 14 cali. Zostało poprawione siedzenie, jak też spadło zużycie paliwa. Te nowości powinny być już na rynku dostępne od lutego lub marca, w zależności od dostaw takich harmonogramów zamówień. Testy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com.